Dzisiejszy materiał zaczniemy od szybkiego, ale jakże ważnego testu. Wstań, wyprostuj nogi i zrób skłon w przód. Już? Sprawdziłeś? I co ci wyszło? Położysz całe dłonie na ziemi bez problemu, czy może ledwo sięgasz do kolan? Jeśli robiąc skłon czujesz, że łydki, tył, uda i plecy ciągną niemiłosiernie, jakby miały eksplodować, to znaczy, że twoja tylna taśma mięśniowa jest sztywna, spięta i równocześnie osłabiona, co może prowadzić do bólu pleców, do wystąpienia wad postawy, a i ogólna sprawność ciała też szałowa nie będzie. Jak temu zaradzić? Jako, że takie klasyczne rozciąganie, jakie znamy z WF-u, po prostu nie działa, ja zaproponuję ci sprawdzony schemat, który krok po kroku przeprowadzi cię przez cały proces poprawy skłonu w przód. Schemat działa i to jeszcze jak! Koniecznie wykonaj te ćwiczenia, bo przecież lepiej być elastycznym i gibkim, niż być zasiedziałym i sztywnym jak kłoda. Dlatego przygotuj trochę miejsca, patrz w ekran i wykonuj ćwiczenia razem ze mną. Zanim zaczniemy właściwe ćwiczenia, to tylko wspomnę, że ten zestaw, który dzisiaj tutaj przedstawię, jest to fragment programu Mobilne Ciało 2.0. Właśnie w programie tak wyglądają ćwiczenia, gdzie wystarczy odpalić materiał i przez 20-30 minut ćwiczyć razem ze mną. Tylko że w tym materiale skupiamy się tylko na tylnej taśmie mięśniowej, czyli na poprawie skłonu w przód. A w programie jest jeszcze mobilność kręgosłupa, mobilność przedniej taśmy, mobilność obręczy barkowej, staw skokowy, szyja. No jest wszystko, co potrzeba, żeby poprawić mobilność całego ciała, a nie tylko, nie tylko tylnej taśmy. Więc jeśli Cię to interesuje, to odsyłam właśnie tam, bo nowe zestawy właśnie się pojawiły. Więc zapraszam, a my bierzemy się za trening. Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, a to jest program Mobilne Ciało 2.0, zestaw poświęcony mobilności tylnej taśmy mięśniowej. Czyli mówiąc wprost, chodzi tutaj o to, żeby poprawić Twój skłon w przód i poprawić ruchomość właśnie tych wszystkich struktur, które biegną od Twojej potylicy, przez plecy, wzdłuż kręgosłupa, przez grupę kulszowo-goleniową, aż do stóp. I teraz pokażę wszystkie ćwiczenia po kolei. Pierwsze ćwiczenie to jest tak naprawdę tylko krótka rozgrzewka, luźne, swobodne, spokojne podskoki, trochę na palcach, tak żeby się rozruszać. Drugie ćwiczenie będą to dynamiczne wymachy prostą nogą, czyli takie eksplozywne rozciąganie dynamiczne, znane na przykład z lekkiej atletyki, tam bardzo często biegacze tego typu ćwiczenia wykonują. Kolejne ćwiczenie, będziemy się tutaj skupiać na ruchomości stawu skokowego i mięśnia trójgłowego łydki, więc będą to wspięcia na palce, ale akcent będzie na opuszczanie pięty nisko. Potrzebujesz tam jakiegoś podestu. Ćwiczenie numer 4 to dzień dobry na jedną nogę, czyli jedna noga jest za kroku, druga jest w wykroku, a my prostymi plecami będziemy robić skłon bez garbienia się, skupiając się na cofnięciu biodra jak najdalej. Kolejne ćwiczenie, będzie tutaj potrzebny ręcznik i zleżenia na plecach, ręcznik będzie na stopie, będziemy sobie robić wyprosty nóg, za każdym wyprostem będziemy utrzymywać tą pozycję na 5 sekund, i stopniowo z każdym powtórzeniem będziemy chwytać dłońmi coraz to bliżej do stopy. Kolejne ćwiczenie, to tutaj trzeba się skupić, bo jesteśmy w takim lekkim skłonie i jedyne co robimy, to skupiamy się na dolnym odcinku kręgosłupa. Robimy taki kocik grzbiet z akcentem na przodopochylenie i tyłopochylenie miednicy, czyli raz miednicę zawijamy pod siebie, a raz ją wypinamy do góry. Kolejne ćwiczenie to już ćwiczenie w skłonie i będziemy wykonywać sobie ruch pięta palce. Raz to będzie tutaj kolano na zmianę, raz jedno kolano do klatki, raz drugie kolano do klatki, a na koniec kilka ruchów pięta palce. Kolejne, ósme już ćwiczenie, będziemy sobie zaczynać z takiego kucania, będziemy mieli pod stopami ręcznik i będziemy wykonywać wyprosty, tak żeby przejść do skłonu. No i stopniowo oczywiście z każdym powtórzeniem coraz niżej i będziemy pauzę robić na 5 sekund. Ostatnie, dziewiąte ćwiczenie to będzie takie zwijanie kręgosłupa na lekko ugiętych kolanach, czyli powoli kręg po kręgu głowa, klatka piersiowa, będziemy zwijać kręgosłup, lekko ugięte kolana, wytrzymanie tej pozycji w dole przez jakieś 5 sekund, następnie kręg po kręgu powoli będziemy odwijać do góry. Wykonamy sobie tak kilka powtórzeń i będzie to ostatnie ćwiczenie. No dobra, pora na trening właściwy, znajdź sobie troszeczkę miejsca, przygotuj wodę i zaczynamy. Ja będę tutaj na bieżąco komentował, a Ty startujesz.
i zaczynamy sobie od luźnych, swobodnych podskoków. Skaczesz sobie na palcach, raczej to ma być delikatne, chodzi tutaj tylko o to, żeby mięśnie się poruszały, żeby stawy się rozgrzały, żeby cały układ krążenia zaczął pracować, po to, żeby potem w czasie pracy z kolejnymi ćwiczeniami, żeby struktury mięśniowo-powięziowe były bardziej skłonne do pracy, były bardziej plastyczne, no i żeby też przygotować się, bo będzie trochę ruchów dynamicznych, będzie rozciąganie pasywne, więc żeby sobie tutaj niczego nie uszkodzić. Mniej więcej przez minutę sobie będę skakał, ty sobie skacz, patrz cały czas na ekran, a ja powiem, kiedy będzie zmiana. Świetnie, zmiana, teraz przygotuj się do ćwiczenia numer 2 i będą to wymachy, więc musisz sobie dłoń ustawić gdzieś na ścianie, przytrzymać się czegoś i jedziemy po 20 wymachów. Na początku mogą być spokojniejsze, a stopniowo z każdym coraz wyżej, coraz wyżej. Noga raczej prosta w kolanie, ta podporowa może się delikatnie uginać, ale też tutaj staramy się jakoś bardzo nie robić wygięć. Plecy w miarę neutralnie, czyli to ten ruch ma wynikać z biodra, a nie z odcinka lędźwiowego, więc brzuch napięty i jak najmocniej, jakbyśmy się chcieli stopą kopnąć w głowę, tylko oczywiście o prostej nodze i pykamy cały czas jedna, dynamiczne ruchy, akcent oczywiście jest na ten ruch do góry, do przodu, dynamicznie, coraz mocniej z każdym kopnięciem i zmiana, świetnie, od razu zmień stronę, obróć się i druga noga jedzie tak samo po 20 powtórzeń. Oczywiście nie musisz robić dokładnie 20, ale pracuj przez cały czas trwania tego ćwiczenia, tak jak ja to pokazuję. Możesz robić nieco wolniej, możesz nawet robić szybciej. Ważne jest, żeby było zrobione dokładnie. Jest to dynamiczne rozciąganie, które świetnie się sprawdzi właśnie w pierwszych fazach pracy nad tylną taśmą. Zresztą zaraz zobaczysz. Ok, mamy zrobione, teraz ćwiczenie numer 2. Teraz potrzebujesz szybko podest, więc weź sobie jakiś podest albo krzesło, cokolwiek, na co możesz wejść, ustaw sobie śródstopie i teraz będziemy robić wspięcia na palce, przy czym najważniejszy jest ruch piętą w dół, więc wspięcie na palce, następnie opuść piętę, przytrzymaj 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i góra, krótko u góry i znowu pięta w dół, 5 sekund i góra. Tak naprawdę w tym ćwiczeniu chodzi tutaj o właśnie poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, więc koncentruj się na tym, żeby piętę opuścić jak najniżej, ale noga prosta w kolanie raczej i utrzymać tą pozycję przez 5 sekund. Z każdym powtórzeniem spokojnie, troszeczkę niżej, troszeczkę niżej, troszeczkę niżej. Jeśli chodzi o ten podest, możesz wykorzystać książki, możesz wykorzystać, nie wiem, schody, możesz wykorzystać krzesło, cokolwiek, byle tylko wykonać to prawidłowo. No i skup się na tym, żeby jak najniżej tą piętę dać, żeby wytrzymać te 5, 6, 7 sekund w dole i dopiero na chwilę do góry wspięcie na palce i znowu akcent na dół. I tak sobie pracujemy teraz cały czas. Powoli. Jeszcze ja powiem oczywiście wtedy, kiedy będzie trzeba zrobić zmianę. Na razie ty sobie pracuj. Świetnie zrobione. Przygotuj się do ćwiczenia numer 4, a będzie to dzień dobry na jedną nogę. Zaraz tutaj wszystko wyjaśnię, ty sobie stań wygodnie i teraz tak, jedna noga idzie do przodu, druga idzie do tyłu, lekko jest ugięta w kolanie, jesteśmy na palcach i ruch wynika z ruchu biodra. Możesz sobie nawet położyć dłonie na biodrze i lekko tak jakby odpychać biodra do tyłu. Plecy raczej wyprostowane, idę biodrem tak daleko jak dam radę, pod warunkiem, że nie garbię pleców. Przytrzymuję 5 sekund, wychodzę do góry, napinam pośladki i znowu biodro mocno tył, przytrzymuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pcham biodra do przodu, napinam pośladek, noga wyprostowana, ta wykroczna i znowu do tyłu, przytrzymuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć i góra. I tak jedna noga sobie pracuje 10 powtórzeń, druga noga 10 powtórzeń. Ty masz czuć rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej, czyli pewnie ciągnie pod kolanem, pewnie ciągnie w tyle uda. Oczywiście można by było jeszcze tutaj troszeczkę podkręcić to ćwiczenie i na przykład dać sobie stopę, również same palce na podwyższenie, na przykład na książkę. Wtedy jeszcze bardziej będziemy sobie akcentować ruchomość tylnej taśmy. Pamiętaj o tym, że jak biodro idzie do tyłu, to starasz się miednicę wykręcić do góry, jakbyś chciał wypiąć tyłek do sufitu i wtedy
wtedy jeszcze bardziej właśnie poprzez takie sterowanie od miednicy będziesz rozciągał tą grupę kulszowo-goleniową. Dobra, zmiana nogi, szybko. Jedna, druga noga idzie do przodu, ta, która była rozciągana do tyłu, lekko ugięta w kolanie i tak samo sobie pracujemy. Też 10 powtórzeń, przytrzymanie na 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, biodro przód, napinam pośladek, trzymam brzuch cały czas i znowu biodro do tyłu. Oczywiście, gdy biodro idzie do tyłu, ten pośladek się rozluźni, ale brzuch ma być napięty cały czas, plecy w neutralnych krzywiznach i tak sobie pracujemy. Zwróć uwagę, że głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa, że nie wyginam się w lędźwiach, ten kręgosłup jest cały czas tak naprawdę tak samo. Może minimalnie w samym dole delikatnie zaokrąglam plecy, ale no jakby ty skup się na tym, żeby ich nie zaokrąglać. Nie musi być nisko, nie musisz schodzić do pozycji równoległej do podłoża. Tyle ile czujesz, że masz kontrolę nad ruchem, a gwarantuję ci, że jak będziesz wykonywać ten zestaw regularnie, to stopniowo będzie lepiej. Tymczasem skończyliśmy, przygotuj się do ćwiczenia numer 5, potrzebny jest ręcznik, czy jakiś sznurek albo jakaś guma oporowa i teraz połóż się na plecach, na stopę połóż sobie właśnie ręcznik, tak na śródstopie, chwyć za końcówki i wykonujemy wyprost, znowu przytrzymanie 5 sekund, ugięcie, pięta do pośladka i znowu wyprost, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i idzie znowu ugięcie i będzie 10 powtórzeń z wytrzymaniem na 5 sekund, ale pamiętaj, że jak czujesz, że masz możliwość, to przenosisz dłonie wyżej, czyli dłonie są coraz bliżej stopy i równocześnie dążymy do tego, żeby noga była w kącie prostym względem tułowia albo nawet noga, żeby tutaj zbliżała się do klatki piersiowej. Czyli im bardziej stopa znajdzie się nad głową, tym lepiej, ale pamiętaj, żeby plecy były neutralne, żeby druga noga była na ziemi, no i właśnie, żeby to wykonywać wszystko dokładnie. I teraz najważniejsze jest to, żeby progres był wolny, spokojny. To nie może być tak, że ty w czasie treningu chcesz poprawić swój zakres ruchu o pół metra. Stopniowo, spokojnie, zgodnie z tym, co wskazuje program, krok po kroku, z tygodnia na tydzień będzie lepiej. Najważniejsze jest to, żeby nie ulec kontuzji, więc rób te ćwiczenia dokładnie. No i oczywiście wedle tego, co wskazuje program, w zależności od tego, jaki system przyjąłeś, czy zrównoważony, czy może jakiś bardziej z priorytetem, no to tak często trenujesz tą tylną taśmę, jak wskazuje program na bazie tego, co wskazały testy. Ja póki co już przenoszę te dłonie coraz to bliżej stopy. Noga jest coraz bardziej bliżej klatki piersiowej, więc teoretycznie mój zakres ruchu się poprawia, ale już czuję, że jest ciężko. Ok, zmiana strony i teraz druga noga. Znowu zaczynamy sobie od tej lżejszej pozycji, gdzie noga jest powiedzmy dalej od klatki piersiowej. Oczywiście jeśli masz problem z tym zakresem ruchu, no to ten sznurek czy też ręcznik muszą być nieco dłuższe, żeby był bardziej rozwarty kąt między tułowiem a nogą, ale myślę, że tutaj na bazie tego doświadczenia już naszego w tym programie dasz sobie z tym radę. I znowu 10 powtórzeń, za każdym razem gdy noga jest prosta wytrzymujemy sobie na 5 sekund, raz, 2, 3, 4, 5, cały czas oddychamy i dopiero rozluźnienie. Pamiętaj o tym, żeby oddychać, żeby świadomie angażować się w cały ten proces, bo jeśli twoje myśli uciekają, gdzieś myślisz o czymś innym, nie skupiasz się na tym, tylko chcesz po prostu odwalić trening i iść do domu, czy też po prostu wrócić do obowiązków, no to nic z tego nie będzie. Musisz się skoncentrować na tym, co się dzieje w twoim ciele. To jest czas dla ciebie, to jest moment, w którym faktycznie robisz coś dla swojego ciała, dla swojego zdrowia, dla swojej sprawności, więc skoncentruj się na tym i po prostu rób to tak, jak trzeba. Jeszcze parę powtórzeń, cały czas oddychamy, a ja powiem, jak będzie zmiana ćwiczenia. Świetnie, świetnie zrobione i teraz przygotuj się do ćwiczenia numer 6, a to będzie w takim lekkim skłonie. Będzie przodopochylenie i tyłopochylenie miednicy, więc będziemy pracować samą miednicą. I teraz jeśli wykonałeś wcześniejsze zestawy, no to tam była praca miednicy w pozycji pionowej, więc to już nie powinno stanowić problemu, więc teraz delikatny skłon i tylko miednica. Przodopochylenie, tyłopochylenie, przodopochylenie, tyłopochylenie.
Oczywiście to, co widzisz na filmie, no to widać tutaj, jakbym się skupiał na kręgosłupie, ale ja w ogóle nie staram się pracować plecami, staram się tylko zawijać miednicę pod siebie, następnie ją odwijać. Tak jakbym chciał właśnie raz ogon zawinąć pod siebie, a raz wypiąć tyłek maksymalnie do sufitu. Kolano, zwróć uwagę, tutaj też raz jest ugięte, raz proste, raz ugięte, raz proste. Oczywiście być może to ćwiczenie jest teraz nowe, więc no nie wykonujesz go idealnie, ale oczywiście jeśli ten program będziesz realizować zgodnie z założeniami, no to kilkukrotnie wykonasz ten zestaw i na pewno nabierzesz wprawy. Póki co wykonuj te ćwiczenia, ja powiem, kiedy będzie zmiana, ty się koncentruj, oddychaj cały czas i pracujemy. Świetnie, kolejne ćwiczenie zrobione, więc teraz przygotuj się do ćwiczenia numer 7 i teraz będziemy w podporze. Przodem w zasadzie to będzie pozycja psa z głową w dół, na początku kąt rozwarty i będziemy sobie robić kolano do klatki, więc jesteś w podporze w takiej pozycji, żeby było komfortowo i na zmianę. Jedno kolano do klatki, druga pięta do ziemi i na zmianę. Raz, dwa, raz, dwa, raz jedno kolano, a druga pięta do ziemi i później zmiana. Ręce proste, plecy proste i tak sobie pykamy spokojnie. Pauza za każdym razem, gdy noga jest prosta i jeszcze ta noga, którą prostujesz, to pięta idzie do ziemi, a poślad staram się wykręcić do sufitu, więc tak naprawdę działając obustronnie, akcentując ruch obustronny i od miednicy i od stawu skokowego, robimy rozciąganie. Jak tylko czujesz, że masz możliwość, to przybliż nieco stopy do dłoni i dalej kontynuuj. Dzięki temu już faktycznie w taki wymierny sposób poprawisz ten swój skłon w przód, a za chwilę jak zrobimy kolejne ćwiczenia, to w ogóle się okaże, że ten skłon w przód jest dużo lepszy. Okej. I teraz ja jeszcze na koniec rozluźnienie i teraz zbliżam jeszcze bardziej i teraz na koniec robię ruchy pięta palce, czyli obie nogi proste, a ja robię wspięcie na palce i opuszczenie pięty, wspięcie na palce i opuszczenie pięty i tak sobie pracuję. I troszkę bliżej dłonie i znowu raz, góra, dół, góra, dół, góra, dół, jeszcze bardziej dosuwam dłonie i ten skłon już faktycznie zaczyna być taki jak trzeba. Mam nadzieję, że u Ciebie również. Tymczasem skończone, przygotuj się do przedostatniego ćwiczenia, ćwiczenia numer 8, czyli znowu jest potrzebny ręcznik, tym razem ten ręcznik idzie pod stopy. Ćwiczenie bardzo podobne do tego wcześniejszego, ale zgięcie jest znacznie większe i skłon również będzie większy. Więc zaczynamy z kucaka, chwytamy za końcówki ręcznika i pracujemy, czyli nogi ugięte, pięty się mogą oderwać, biodra idą w górę, prostujemy nogi w kolanach, trzymamy parę sekund, najlepiej do 5 sekund i znowu ugięcie i wyprost. I tak sobie pracujemy, 10 powtórzeń do zrobienia. Oczywiście, jeśli czujesz, że zakres ruchu pozwala, to starasz się coraz niżej, coraz niżej. Głowa powinna zostać jak najniżej, ale nie myśl tylko o tym, że chcesz głowę pchać w kierunku kolan, tylko cała klatka piersiowa i brzuch powinny zostać jak najbliżej ud. Ja już odrzuciłem ręcznik i trzymam się za kostki, bo czuję, że zakres ruchu mi pozwala. Jeśli tobie pozwala, to tak rób. Jeśli ci nie pozwala, no to nie rób, ale na pewno dążymy do tego, żeby bez problemu być w stanie trzymać się za te pięty. I stopniowo cały czas pracujemy, uginamy, prostujemy, uginamy, prostujemy. Dłonie mogą iść wręcz za stopy, tak żeby już zostawić naprawdę klatkę piersiową bardzo blisko nóg i stopniowo na 5 sekund wytrzymanie i ugięcie. Jeszcze troszeczkę, jeszcze chwilę wytrzymaj. Zaraz będzie zmiana, ty oczywiście we własnym tempie, nigdzie się nie śpiesz, rób to dokładnie, świadomie, oddychaj, koncentruj się na tym, co się dzieje w twoim ciele. Zacznij od najprostszej wersji i dopiero gdy naprawdę czujesz, że możesz iść dalej, tylko wtedy idź dalej, nie pchaj się na siłę, to jest maraton, a nie sprint. Daj sobie czas i po prostu działaj wedle tego, co ci podpowiada ciało i nie staraj się robić tutaj niczego zbyt szybko i zbyt pochopnie. Tymczasem koniec, ćwiczenie numer 9 za chwilę. Nadciąga, wolne zwijanie kręgosłupa, więc przeciągnij się jeszcze do góry kilkukrotnie.
kilkukrotnie, tak żeby po prostu przygotować ciało, żeby jeszcze sobie troszeczkę mięśnie odpoczęły. I na koniec akcentujemy zwijanie kręgosłupa. Więc powoli, od góry, kręg po kręgu, najpierw głowa, później odcinek szyjny, odcinek piersiowy, przejście piersiowo-lędźwiowe, odcinek lędźwiowy, lekko nogi ugięte w kolanach, zwijam się jak najbliżej głowa kolan, schodzę do dołu, wytrzymuję sobie raz, dwa, trzy i powolutku od lędźwi przez przejście piersiowo-lędźwiowe, odcinek piersiowy, odcinek szyjny, aż do głowy. I tak spokojnie, dokładnie zwijamy, nogi mogą być ugięte w kolanach, ale jeśli ten skłon jest spoko, jeśli czujesz się rozgrzany, to nawet możesz od razu na prostych nogach. Czyli robimy takie ćwiczenie, które się nazywa Jefferson Curl i docelowo powinno być ono z obciążeniem w rękach, ale no w tym zestawie akurat nie robię na to jakiegoś szczególnego nacisku, bo chciałem, żeby ten zestaw był maksymalnie bez sprzętu, tak naprawdę tylko ręcznik jest tutaj użyty. Cały czas sobie pracuj, a ja powiem, kiedy będzie już zmiana, chociaż to jest ostatnie ćwiczenie, więc wykonaj to po prostu dokładnie. Super, to by było na tyle. Bardzo Ci dziękuję za ukończenie tego zestawu, a widzimy się w kolejnym, tak jak wskazuje program, Mobilne Ciało 2.0. Dzięki i do zobaczenia. Jeśli trenujesz siłowo i chcesz na treningu utrwalić nowo uzyskany zakres ruchu, wykonaj z małym obciążeniem, ale bardzo dobrze technicznie, martwy ciąg na prostych nogach. To na pewno wspomoże cały proces. Bardzo możliwe, że po wykonaniu tego zestawu ćwiczeń efekty zauważysz od razu. Być może Twój skłon w przód poprawi się o 10, a nawet 15 cm, ale od razu zaznaczam, że te zmiany nie będą na stałe. Żeby faktycznie doszło do zmian w tkance mięśniowej i powięziowej, tego typu treningi powinieneś powtarzać regularnie, 2-3 razy w tygodniu, albo tak jak jest w programie Mobilne Ciało, gdzie na początku robimy sobie testy, na bazie tego, co nam wyjdzie w tych testach, przyjmujemy odpowiedni schemat pracy z programem i takie 20-30 minut wykonujemy codziennie. Jeszcze jeśli będziemy ten cały proces wspierać odpowiednim treningiem wzmacniającym, to faktycznie trzeba sobie dać 4, 6, czasem 8 tygodni na to, żeby na stałe poprawić zakresy ruchu. Niby długi okres czasu, ale naprawdę warto, no bo po co być zasiedziałym i usztywnionym, jak można być elastycznym i wiecznie młodym. Kończąc ten materiał, przypominam, że program Mobilne Ciało 2.0 zawiera mobilność wszystkich partii mięśniowych, nie tylko tylnej taśmy, a właśnie teraz dostał nowe zestawy treningowe, więc w zasadzie macie co robić na kilkanaście tygodni pracy. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że materiał się podobał i będziecie tutaj na kanale częstymi gośćmi. Do zobaczenia, cześć!